Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Jest to oczywiście taki materiał newsowy, bo w ostatnim okresie no faktycznie te filmy dominują, jeśli chodzi o mój kanał, ale myślę, że takie filmy też są taką miłą odskocznią, bo jak się już zacznie liga, no to będzie więcej tych materiałów, no takich zapowiadających mecz, czy podsumowujący i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj więcej będzie tego. Teraz jest taka, no można powiedzieć, delikatna odskocznia. Co się wydarzyło? No można powiedzieć, że dużo i niedużo, ponieważ były to raczej rzeczy, których się spodziewaliśmy i takie rzeczy, których raczej byliśmy pewni, a mianowicie Miki Villar, o którym była mowa w poprzednim odcinku, został już oficjalnie przedstawiony, że tak powiem, jego kontrakt będzie trwał półtora roku i to raczej się spodziewaliśmy. Tutaj wszystko na to wskazywało, że Miki Villar również stanie się zawodnikiem Wisły Kraków i był to szósty Hiszpan podpisany, że tak powiem, szósty Hiszpan w kadrze Białej Gwiazdy. Także no tutaj to jest kwestia, o której warto sobie powiedzieć. A Hiszpanem numer 7. I tu było, też nie było zaskoczenia, bo jakby też wiele wskazywało na to, że on stanie się zawodnikiem Wisły Kraków. Jest to oczywiście mowa o Sergio Benito, który no kluby ma, znaczy ogólnie ich historia jest dosyć podobna, bo obaj zawodnicy grali w Hiszpanii, oczywiście w różnych klubach, ale zawsze dochodzili do takiego klubu, w którym, no powiedzmy, o którym się słyszy, który też już wymaga trochę więcej, a mianowicie jest to oczywiście Córdoba w sytuacji właśnie Benito. I jak tak patrzę sobie na niektóre filmy, które są dostępne, że tak powiem, w internetach, to trzeba powiedzieć, że ciekawy wybór, na pewno piłkarz, który być może będzie dużą konkurencją dla Rodado i też, no, gdy nawet Zdenek Ondraszek wróci do dyspozycji, będzie do dyspozycji trenera Sobolewskiego, to wydaje mi się, że jest to piłkarz, który może wygrać z obama panami. O ile z Rodado, no to tak mam obawy, że może nie, ale kurczę, naprawdę no, na tych filmach wygląda na takiego piłkarza inteligentnego, nieźle wygląda to technicznie, ale też taki typowy lis pola karnego, pod kontry, myślę, bardzo dobry, więc tutaj widzę naprawdę duży potencjał, jeśli chodzi o tego zawodnika. No cóż, co też jest taką ciekawostką, może nieznaczącą, ale może coś mówić, a mianowicie, że sobie nie mówić, Benito jest w rytmie meczowym, bo ostatni raz wystąpił 21 stycznia. Co prawda było to tylko 12 minut, że tak powiem, ale co by nie gadać, był to mecz ligowy. No ale no faktycznie, jeżeli mówimy tak poważnie, no to no, przez cały sezon on w zasadzie nie grał zbyt wiele, bo tak naprawdę uzbierał w sumie 9 spotkań. Mówimy tu o meczach wszystkich, także no niewiele, no niewiele, mówiąc krótko, więc na pewno ten zawodnik będzie chciał grać po prostu częściej w Wiśle Kraków. No jest to dosyć duża konkurencja dla, powiedziałem, Angela Rodado i chyba taki jest cel tego ruchu, żeby się zabezpieczyć przede wszystkim, ale po drugie, żeby też stworzyć tą konkurencję, żeby być może też rozbudzić Rodado, który no widać, że no jest pod formą. Ta runda jesienna mu niespecjalnie wyszła, oprócz tych pierwszych spotkań, to potem czym dalej w las było tylko gorzej. Także ciekawi mnie to, jak to będzie wyglądało, jak ten piłkarz będzie się zapowiadał i jest to siódmy piłkarz z Hiszpanii w kadrze Białej Gwiazdy, także no tutaj jestem ciekawy. No na pewno to CV, w ogóle trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ci piłkarze, którzy przychodzą teraz do klubu, są na pewnego rodzaju zakręcie kariery, tak? I no na tym zakręcie pojawiła się Wisła Kraków i oni no pewnie dążą do tego, znaczy wątpię w to, że oni by chcieli tu wiele lat grać. Raczej myślę, że jeden sezon max, a nawet runda. I wydaje mi się, że jeżeli pojawi się fajna propozycja z innego klubu, to kto wie,
że być może opuszczą naszą drużynę i taka też jest kolej rzeczy, na to też musimy być gotowi, ale no też będzie się to wiązało ze sporą gotówką, tak? Ze sporym zastrzykiem gotówki dla klubu, także wydaje mi się, że pod tym kątem chociażby jest to ciekawe i jeżeli oni się sprawdzą, no to będziemy mieli pożytek sportowy z nich przynajmniej przez tą jedną rundę, a może i dłużej, a jak nawet tak krótko się stanie, że ta historia Wiśle Kraków się ich zakończy, no to będzie to aspekt taki, że będzie można tych piłkarzy sprzedać. I to wydaje mi się, że jest kwestią pozytywną. Co trzeba jednak też powiedzieć, że transferów przychodzących, tak, czyli piłkarzy, którzy do klubu przyjdą, już nie będzie prawdopodobnie. No chyba, że wydarzy się jakaś super okazja, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że takiej sytuacji może nie być, więc no serio, Benito będzie, jest prawdopodobnie ostatnim zawodnikiem, nowym zawodnikiem Wisły Kraków, którego no, tutaj będziemy przedstawiać. Ale jakbym podsumował ogólnie ten okres transferowy Wisły Kraków, myślę pracowicie i mimo wszystko pozytywnie. Oczywiście to nie jest też tak, że należy myśleć, że ci zawodnicy to wszyscy się w Wiśle Kraków sprawdzą, bo no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że może być z tym różnie, ale na pewno wiele tych ruchów wydaje się na papierze bardzo, bardzo, bardzo dobrych, chociażby Junka, Zapała, Tachi. Myślę, że Benito jest też dobrym ruchem z pewnego powodu, że no, potrzebny jest nawet ten drugi napastnik, tak? Bo nie wiadomo w jakiej formie będzie Zdenek Ondraszek, więc tak naprawdę musimy się nastawić na to, żeby ten Rodado miał konkurencję, a jak Rodado złapie kontuzję, żeby był ktoś, kto go zastąpi. Oczywiście odpukać, ale wiadomo o co chodzi, nie? Że tutaj, żeby no po prostu zwiększyć sobie też możliwości, myślę, że pod tym kątem jest to dobre rozwiązanie. Ale naprawdę, myślę, że no był to pracowity okres i myślę, że wielu kibiców, w tym ja, no optymistycznie patrzą w przyszłość, po tym, co udało się uzyskać przez ten okres czasu, bo myślę, że tutaj to jest najważniejsze. Najważniejsze jest też to, że Wisła Kraków, można rzec, udało się jej jakoś, no myślę, że ta kadra zmieniła się na plus i myślę, że też ta gra się powinna poprawić i na to liczymy wszyscy bardzo, bardzo gorąco. Oczywiście będą też odejścia, że tak, będą też niektórzy zawodnicy wyautowani, że tak to ujmę, między innymi prawdopodobnie Krystian Wachowiak, może Patryk Plewka, no liczymy, że na pewno paru zawodników pożegna się z tym zespołem, by po prostu też no, nie marnować, no, ogólnie ta kadra dąży do tego, żeby nie być aż tak szeroka, bo to się w Wiśle Kraków nie sprawdziło, żeby nawet było mniej piłkarzy, ale piłkarzy jakościowych i myślę, że to jest dobra droga, no bo jak widać, no Wisłę Kraków nie stać na to, by płacić tylu piłkarzom, no bo bardzo często ci piłkarze też są takiej marnej jakości, więc lepiej chyba postawić na to, żeby no po prostu stawiać na lepszych piłkarzy, żeby ich było nawet mniej, ale żeby byli oni po prostu piłkarsko lepsi. Ale no to a propos tego okienka, który no prawdopodobnie dla Wisły się już kończy, jeśli mówimy o takich transferach in, no jeśli chodzi o transfery out, no to pewnie ich parę ujrzymy, ale no to już nie będzie jakieś dla nas pewnie wielkie zaskoczenie. Jeśli chodzi o kolejną kwestię, no też mało przyjemną, ponieważ Wisła Kraków ostatnio, że tak powiem, brała udział w pewnym sparingu, który no, był bardzo podejrzany od początku. Ja przyznam szczerze, że nie oglądałem tego sparingu na żywo, ponieważ nie mogłem, ale tak się czasem zawiodłem, no ale obejrzałem, zmusiłem się do tego, żeby przynajmniej te urywki obejrzeć. No i muszę wam powiedzieć, że zacząłem cenić polskich sędziów, nawet powiem wam więcej, hiszpańskich sędziów zacząłem cenić, także tutaj naprawdę no tragedia, jeszcze raz tragedia, to co tam sędzia wyczyniał, no i chyba nie ma wątpliwości, że ten mecz był sprzedany. No
co mogła Wisła Kraków zrobić? No powinna zejść po prostu od razu z boiska i w ogóle nie dyskutować, nie grać tego spotkania. Tak uważam. I jakby tutaj to była jedyna... Ale słuchajcie, mówmy. Najbardziej... Czego najbardziej jest szkoda? Szkoda jest też... Po prostu to nawet nie chodzi o mecz stricte, bo wiadomo, że to był jakiś sparring, oczywiście grała Wisła Kraków, ale były po prostu na to zakłady bukmacherskie, tak? Był na to, można było to obstawić. I po prostu ktoś wygrał na oszustwie i to chyba ludzi rozświeczyło i pewnie jest to jak najbardziej zrozumiałe, a nie to, że tam za przeproszeniem mecz był sprzedany, jeszcze jakiś sparring śmieszny. Więc myślę, że to bardziej o to chodzi, chociaż no, jak zobaczyłem tego karnego, no naprawdę, no gdzie on tam widział rękę, gdzie on coś tam widział, no powiem szczerze, ja bez okularów bym to zobaczył, że w ogóle tu nie ma mowy o rzucie karnym, także no tutaj dramat i jeszcze raz dramat, uważam, że takie sytuacje no nie powinny się zdarzyć, no szkoda, że Wisła Kraków stała się tego trochę znowu, gdzieś tam jesteśmy na świeczniku i to takim nie świeczniku pozytywnym, a wręcz negatywnym, nawet bardzo negatywnym i to gdzieś chyba mnie boli, że znowu gdzieś tam po nas była, no brzydko mówiąc, napierdalanka, no ale cóż, no tak się stało i też uważam, że no mogliśmy troszkę lepiej tą sytuację rozwiązać, stało się jak się stało i tyle. No jest to nieprzyjemna kwestia, no ale tak się zdarzyło, no i cóż można powiedzieć, no trochę taki niemiły smaczek na zakończenie tego obozu przygotowawczego w Turcji. 3 tygodnie naprawdę byliśmy zadowoleni z tego, co się dzieje w klubie i generalnie też z tych sparingów, bo one naprawdę wyglądały przyzwoicie, no ale no ten ostatni sparing nas troszkę zburzył to wszystko, ale myślę nie na tyle, by jednak trzeba pochwalić i oczywiście na efekty będziemy czekać do 10 lutego, wtedy gdzieś tam będzie można coś powiedzieć na ten temat więcej, ale na pewno mogę wam powiedzieć tak ze swojej strony, tak prywatnie, że myślę, że optymistycznie można patrzeć w to, co widzimy na treningach i myślę, że ten pierwszy mecz już to wszystko pokażę, no przynajmniej ja na to bardzo, bardzo liczę i myślę, że ci, którzy nie są jeszcze przekonani, to zostaną przekonani. Taką mam żywą nadzieję. Oczywiście no pierwszy mecz nie będzie żadnym wyznacznikiem, liczy się, mam nadzieję, że takie powiedzmy, no kilka spotkań już będzie jakimś wyznacznikiem. Na pewno nie jeden mecz, no nie będziemy mówić, szczególnie, że gramy z Resowem, więc nie jest to też zespół takich najwyższych lotów, więc też nie będziemy tego oceniać, no ale już taki mecz chociażby z Arką Gdynia, no to już jak najbardziej można. Także no cóż, miejmy nadzieję, że ta runda będzie dużo lepsza niż runda jesienna w wykonaniu Wisły Kraków i że uda się awansować, choć będzie to trudne zadanie, nie ukrywajmy, że będzie to trudne zadanie, także tutaj z tym was zostawiam, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia, pionowie.